Cześć, Doranek 926. Naładowany energią po feriach. Byłem na tydzień na Słowacji. Oddałem się słodkiemu lenistwu. Jeździłem na napęd cały ten tydzień. I wróciłem z energią do nagrywania, ale do przesyłania już nie. Nie wiem, przesyłanie jest żmudne i nudne. Od razu mówię, że postanowiłem nie grać Egiptem. Strasznie zdenerwowała mnie ta frakcja. Jest ona nieprzyjemna do grania. Ma naprawdę bardzo słabe jednostki i łucznicy bandytów, czy tam rebeliantów, zabiły mi generała. Nie generała, tylko faraona. No i w walce wręcz. No to już galowie są silniejsi. Ale ja postanowiłem, że będę grał Kartaginą. Dobrze będzie. Też w ogóle jakoś w nią nie grałem. Nie grałem w nią w ogóle. Dzisiaj jest pierwszy raz. Nie patrzyłem w ogóle, jakie to ma jednostki. Więc wielka niewiadoma. Tak samo jak z Egiptem. Ale mam nadzieję, że będzie lepiej. A jeśli nie, no to nie będzie czegoś takiego, że zrezygnuję, tylko no, pokażę wam, jakie to jest frustrujące. Naprawdę, ciepła herbatka przygotowana, więc już będzie epickie granie. No, zacząłem grać, już mi jedna wioska przynosi mi minusowy dochód. Cool. Dobra. Co jest? Co jest? Co ja zrobiłem? Co to było? Ludzie, czy to widzieliście? Ja zrobiłem coś takiego. Co to było? Ja nie mogę. Nie rozumiem tego. Mam nadzieję, że wszystko jest nagrane i tak dalej. Bo to było naprawdę bardzo dziwne. Dobra, zacznijmy od tej wyspy. Tutaj widzę, że mamy ciekawych sąsiadów. Czyli Greków i Rzym, no. Ród Scypionów. O, witaj. Ładnie. Bardzo ładnie. Mamy słonie. Tak, Grecy. Ładnie byłoby, gdybym sobie zrobił sojusz z nimi na... Ród Scypionów. Jest późno. Mamy godzinę 23. A ja nagrywam filmy. Więc... No, dyplomatę sobie tutaj zrekrutujemy. Tą armię... Damy sobie tutaj i zbudujemy strażnicę. Ja muszę widzieć każde wojska, które się do mnie zbliżają, żeby w miarę zareagować. Podniesiemy podatki. Mogą być bardzo wysokie. Szczegóły osady. Z czego ona bierze wpływy? Podatki, tak. Później farmy. Tak, musimy farmy ładować. Tak, to będzie to. No dobra, myślę, że tutaj sprawę wyspy mamy załatwioną. Mamy dyplomatę. No dobra. Aha, wiem, że sąsiadów to mamy Numidię, ale też nie znam w ogóle ich jednostek. Sprawdzimy sobie, jak oni sobie tutaj... Jak sobie tutaj radzą, ale chyba nie będzie ich zaznaczonych na mapie. Tak, nikogo nie będzie. Dobra, to w następnym już sprawdzimy. Chodzi mi o ich wojska, bo fajnie byłoby ich zaatakować, bo z tymi dwoma osadami tutaj jakoś by było głupio było. Tak, floty mamy. To miasto mi przychodzi na minusie, więc podwyższymy podatki, żeby było na plusie. No.
to też farmy, więc wybudujemy sobie rolnictwo gromadne i będzie ładnie. Poprosiłbym Numindię o legendę mapy, żebym wiedział, gdzie skierować swoje wojska. Na ślepo nie lubię podążać, powiem szczerze. Milicja miejska. Niskie morale. No, czyli mówią nam tylko, jacy oni to są słabi. Ale ja widzę w nich coś więcej. Zrekrutujemy sobie dwóch. To jest nasza granica z Numindią. I to jest osada, duże miasteczko. A ja bym to chciał zmienić w zamek. Mogę? Nie. No to chociaż mury bym chciał dookoła tego zbudować, chociaż drewniane, żeby to się jakoś mogło bronić. Tak, dobra. Trudno. Tutaj też mury, podatki. Mogę się założyć, że ktoś z rodu Juliuszy albo z Scypionu będzie chciał mi przejąć to Caralis, więc lepiej sobie tutaj z... Chłopie, no super. Trzeba tam wysłać masę wojska, bo trzeba to obronić. Tych sobie tam wyślemy. Milicję miejską, ale... Podobno to słabi, ale cóż, na nic innego, lepszego mnie nie stać na razie. Do budowania mamy tylko chłopów. Moglibyśmy sobie zbudować jakieś koszary na milicję miejską. Cóż, ale sobie zbudujemy zaraz po murach. I tą flotą popłyniemy sobie tutaj i weźmiemy też trochę wojsk tutaj od nich, bo według mnie tego dużo jest. I mogę sobie tu rekrutować jakąś milicję. No, nic lepszego oprócz milicji nie ma. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jak to mówią. Dobra, tą kwestię tutaj jeszcze sobie możemy wybudować. O! Tu już mamy większy manewr do popisu. Piechotę iberyjską. Dwie sztuki poproszę. I o! Tutaj mamy wyspę. Palmę. No cóż, też jednostki niezadowalające. Super. Nie tego się spodziewałem. No i Tuba. Trzeba praktycznie każde miasto otaczać murami. I tak, dyplomata. Sire? Poszedłbym sobie tutaj do Hiszpanii, albo Galii, nie wiem. To, że Galowie i Hiszpanie tam są, to wiem tylko dlatego, że grałem w rodem Juliuszy, szczerze mówiąc. Koniec tury. O, widzę wojska. Super, Greków i Scypionów, którzy się ustawili tuż przy granicy. I tutaj rzymski szpieg. Do Greków idę po sojusz. Przymierze. Prawa handlowe. Informacja o mapie, za informacją o mapie. Myślę, że to będzie dobra oferta. Tak. Rzym, tak nazwy, Cesarstwo Rzymskie, tak nazwijmy ten ogół tych wszystkich rodów, będzie chciała atakować i mnie, i Grecję. A wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Więc czemu nie? Tak, wszędzie mamy drewniane palisady wybudowane. Więc jakąś tam lichą obronę mamy. Tak, pięknie. Mając z nimi przymierze, dalej możemy się obawiać Rzymian. Boję się, że właśnie mnie wygryzą z tej wyspy. I będę miał, krótko mówiąc, przerąbane. Tak, weźmy sobie te dwie jednostki. Milicję, dajmy na statek i popłyniemy do Caralis. Albo nie, zrobimy taki manewr, który się kompletnie nie udał.
Nie o to mi chodziło. No dobra. Ty go tutaj wysiądzie i wzmocni nasze miasto. Tutaj się buduje. Tak. Tutaj nie. I dlatego sobie to zrobimy. Tylko zobaczmy, co nam przynosi zyski. Farmy. Czyli budujemy. Rolnictwo komunalne. Na razie to niech takie będą drewniane te palisady. Dopiero później tak już będziemy ładować w mury obronne. Ale na razie to musimy wystarczyć. Dobra, mamy tutaj miasto, do nich zagadamy. Będzie trwała wielka wojna z nimi. Mogę być przekonany. Misja handlowa. Kara podatkowa 40%, wpływy, farmy. Czyli misje handlowe nie, tylko karczowisko prędzej. Więc karczowisko. No i tutaj nasza osada, miałem powiedzieć, która, ale sam nie wiem. O, Hiszpania. Z nią sobie weźmiemy prawa handlowe. Informacja o mapie, informacja o mapie. Tak. Przymierze? Nie wiem. Na razie zostawmy tę kwestię. Bo z tym Kartaginą to ja sobie będę chciał zrobić tak, jak zrobił to Hannibal, czyli sobie przejść tutaj i tutaj do Rzymu. Ale nie zostać pokonanym w Rzymie. Więc jak to wyjdzie, nie wiem. Oby dobrze. Niech się nam tutaj to wszystko rekrutuje, a ja kończę tutaj turę. Pierwsze tury mogą się wydawać nudne i takie będą. Ale powinno się to wszystko rozwinąć jakoś w miarę. Dobrze. O, i teraz do akcji powinniśmy wkroczyć my, jako wielcy wybawiciele, bo jeżeli ród Scypionów przejmie nam tutaj grecką osadę, wtedy my będziemy mieli problem. Będziemy mieli jedno miasto na dwa miasta. A to jest naprawdę niesłużąca niczemu sytuacja. Tak, czerwona buźka. No nie, no niski na pewno nie. To sobie nie mogę pozwolić. General. 600... 1450... No dobra, no. Zostawimy sobie tych. O Jezus, mawiam, błagam was. Ja tu idę na wojnę. Muszę to zrobić. I chyba będę... Prepare for battle! I chyba tego nie zrobię. Chyba, że... Nie wiem, no... Dostęp dla wojska chcę. Wtedy będę mógł łatwiej tam dojść. O! Bardzo dobrze. Tak, zaatakuję ich. I teraz chyba bez problemu będę mógł ich zaatakować. Nie! Co ja zrobiłem? Jezu, jak się przestraszyłem. Myślałem, że atakuje Grecję. I teraz, widzicie, w następnej turze mogę ich zaatakować i będę dla nich tak jakby wybawicielem. Tak, ładne słowo, wybawiciel. Tylko, że przy tym mogę stracić swoją armię i jak przegram to z tymi Scypionem, to będzie problem. Do walki mogę wystawić raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jednostki piechoty. Reszta to jest bardziej taka strzelająca, tak to byś mnie nazwał, miotana. Która się miota i nic nie robi. Może. Dobrze, idziemy do nich po prawa handlowe. No. Prawa handlowe, informacja o mapie, informacja o mapie. Tak.
teraz widzimy, że tu mamy wioskę rebeliancką, więc powinniśmy ją sobie wziąć. Bo okazja czyni złodzieja. A ja nie jestem złodziejem, chcę tylko odzyskać to, co... No dobra, ja sobie tutaj się połączymy i pójdziemy tutaj. Wprost do wioski rebelianckiej, jak widzę. Ta Numindia, żeby też mi nie zaszkodziła. Tu... Aha, tutaj sobie przywozimy posiłki. Tak, i myślę, że tą armię... No łatwo jest zniszczyć, ale... Koszary, no... Muszę... Bo to też może być punkt strategiczny. Ta wyspa jest bardzo ważna. Jeżeli przegrałbym na tej wyspie, musiałbym te jednostki stąd nie wysłać na wioskę rebeliancką, tylko na wyspę i zawiązać jakieś przyjazne stosunki bardziej z Numindią. Czy to bym chciał? Tego nie wiem. Dobrze, tutaj nie ma... Na Półwyspie Iberyjskim nie ma ani jednej rebelianckiej wioski. Więc... Albo zaatakuję Hiszpanię, albo Galię, bo nie mam tu nic do roboty. Ale raczej to drugie, nie chcę na razie prowadzić wojny. Wpływy, tak, tak, tak. Farmy. Więc... No, pewnie. Więcej pieniędzy. No i to będzie koniec tury, tak mi się przynajmniej wydaje. Koniec tury. Our ships are under attack. O Boż. Roll for your life. Ja nie mam. No nie. Tylko nie. To. Tak. Nasza sytuacja jest nie za ciekawa. Tą kwestię zrobimy na koniec. Zaatakujemy ich. Mam nadzieję, że oni mi pomogą. W większym, mniejszym stopniu. Gdzie mamy tego kolesia? Tutaj. No. Wojna. Wybrutus od miasta greckie. To nas mało interesuje. Tak. Łączymy ich na razie. Tą armię wyślemy na wioskę rebeliancką tutaj, która jest niedaleko. A w Kartago, czy jak to się wymawia, budujemy milicję miejską, która w miastach jest za darmo. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Tak, teraz już mówię, że Kartaginom, nie wiadomo, może nie tak. Nieważne, jak słabe by miała jednostki, będę nią grał. No bo... Tak, zostawmy bardzo duży. No bo... O, napiję się herbaty. No bo... No. Nie chcę znowu Nie chcę znowu wywalać odcinków z serii. O, może tak. To jest... Duża praca dla mnie. A może nie taka duża, ale i tak granie to... O, właśnie, właśnie. Mamy tutaj... Triari. Nie, Hastati. Hastati. No i wchodzę piracko. Dobra. Wycofajmy ich tutaj i połączmy sobie ich z nimi. Dobra. Myślę, że tą armię oprzemy. Atak Juliuszy, co jest w 100%. Chodzi mi, że to jest w 100%. No i wypadło mi pewne, że na tą jedną jednostkę ich odprzemy. A najwięcej to nie wiem. No, według mnie Kartagina ma ciężko. Jednostki, tu ważne są jednostki. Tak, w następnym odcinku ich zaatakuję, bo wątpię, żebym dzisiaj wieczorem jeszcze grał. Bo jest 23:30. A jakbym ich zaatakował, to myślę, że to byłaby długa bitwa. Mam nadzieję, że jak wejdę na tereny greckie, to
będę miał możliwość kupna jakichś rebeliantów, bo mogę ich nie pokonać. Dobra, więc kończymy to na dzisiaj. Mam nadzieję, że polubicie to i strasznie was przepraszam za tą sytuację z Egiptem, że tak wyszło, więc dziękuję wam za oglądanie. Cześć, na razie i sorry.